Czego uczy mnie Biblia w Pieśni nad Pieśniami? 5 rozdział, 14 werset. Jego ręce jak złote pierścienie wysadzone berylem, jego tors jak jasna kość słoniowa pokryta szafirem. Pieśń nad Pieśniami, 5:14. Oblubieniec i oblubienica. Jego ręce jak złote pierścienie wysadzone berylem. Jego głowa jest czystym złotem, podobnie jak jego ręce, jego myśli, jak również jego czyny. Niebiosa są dziełem jego palców, tak mówi Psalm 8, werset 3. Jego ręka dotknęła trędowatego i stał się on czysty. Dotknął oka niewidomego, a ten mógł widzieć. Dotknął noszy martwego młodzieńca, a gdy kazał mu powstać, natychmiast usiadł i przemówił, i został przywrócony owdowiałej matce. Tak mówi Ewangelia według Łukasza, 7 rozdział, 11 werset do 17 wersetu. Beryl. Beryl dodaje piękna do tego symbolicznego obrazu i wraz ze złotem mówi o chwale i doskonałości dzieł tej cudownej osoby, naszego umiłowanego oblubieńca i Pana. Jednak człowiek w swojej głupocie, a raczej my w swojej grzeszności, przebiliśmy te złote ręce okrutnymi gwoździami, aby zawiesić go na krzyżu. Jego tors to jasna kość słoniowa pokryta szafirem. Słowo przetłumaczone w tym fragmencie jako tors jest również przetłumaczone jako wnętrzności w pieśni 5:4. Wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wtedy zadrżały moje wnętrzności. Oznaczają one wewnętrzne uczucia i czyjeś głębokie emocje, jak na przykład w przyobleczeniu wnętrzności miłosierdzia, jak czytamy w liście do Kolosan, 3 rozdział, 12 werset w Biblii Brzeskiej. Biały kolor mówiący o jego absolutnej czystości jest ponownie widoczny w kości słoniowej. Oblubienica zaczęła od stwierdzenia, że jej umiłowany jest biały, następnie, że jego oczy są jak gołębie umyte mlekiem, a wargi jak lilie, a teraz jego tors jest jak kość słoniowa. Rzeczywiście on jest absolutnie święty, święty Boży, który mógł rzucić wyzwanie religijnym przywódcom narodu, mówiąc: kto z was obwini mnie o grzech? Jana 8, rozdział 46, werset. Święte współczucie było widoczne w całym jego życiu, w cudowny i chwalebny sposób, czy to wobec jego uczniów, których kochał tak, jak kochał go ojciec, czy wobec tłumów, które szły za nim, których widział jako owce bez pasterza, czy nawet wobec wrogów, którzy przybili go do krzyża, dla których prosił o przebaczenie. Zaprawdę nie ma nikogo innego takiego jak Ty, Panie Jezu. Naucz nas naśladować Twój przykład. A.M. Bechnam.